Dzisiaj dowiemy się z przedstawienia przygotowanego przez sześciolatki, o co w tych świętach chodzi. Czy to tylko zakupy, porządki, czy to tylko prezenty pod choinką, czy może coś więcej. Zapraszam Was wszystkich na spektakl, na przedstawienie w wykonaniu grupy sześciolatków. Bożego Narodzenia. Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem dla nas. Nie tylko choinki i prezenty, ale sam Jezus jest podarunkiem. I ten podarunek ma być rozdawany. Jezus wciąż przychodzi do nas poprzez ludzi biednych, głodnych, oczekujących naszej dobroci, życzliwości, spragnionych naszej poprawy, czystości życia. Przychodzi też pod postacią ludzi, którzy nam samym wiele dają. Czy myślimy o tym, ile otrzymaliśmy od naszych rodziców, nauczycieli, przyjaciół, od każdego, kto się nad nami pochylił? Yeah.
Do Betlejem ciemną nocą idzie Józef z Matką Boską. Gwiazdy świecą i mrugają, drogę jasno rozświetlają. Czy liczysz, Maryjo, ilu już ludzi odmówiło nam noclegu? W kim się dzisiaj litość zbudzi? W nikim, musimy spać na śniegu. Cóż nie mówisz, mój Józefie, ludzie twardzi są jak głaz. Byłoby o wiele lepiej, gdyby gdzieś przyjęto nas. Są gospody i gościńce, wiele mieszkań i pałaców, lecz gdy ma się puste ręce, nie ma domu dla biedaków. Tylko pienio dziś się liczy, w domach są zamknięte drzwi. Spuszcza jęka jaka licha, na nią gwiazda Boży znak. Noc jest mroźna, noc jest cicha, stania ta przygarnie nas. Będziesz musiał, mój syneczku, szłobie leżeć, choć tyś Bóg. Chodźmy prędzej, mój Józefie, już nie czuję nóg. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. I narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarka niewoli nieszczęsne Adama plemię. Bawione ramiona. Nie było miejsca, choć zszedłeś. Wiesz, mamusiu, już nie mogę się doczekać, kiedy będzie dzień jutrzejszy. Jutro Boże Narodzenie, a to czas jest najpiękniejszy. Potrawami będzie pachnieć i rozbłyśnie choineczka. Przyjdzie święty z prezentami. Czas już kłaść się do łóżeczka. Przez okienko chodzi cicho, cichuteńko. Wszystkie dzieci do snu tuli. Luli, luli. Wszystkie dzieci do snu tuli. Luli, luli. Yeah.
się, aniołek z nieba tu leci. Chodźcie tu do mnie, dzieci, na chwilkę. Dzisiaj panuje odświętny nastrój. On się udziela całemu miastu. Wszędzie jest gwarno i tłumy ludzi. W takim dniu jak dziś nikt się nie nudzi. Mama przyrządza śledzie, serniki, piecze makowce, smaczne pierniki. Czuć zapach wędli, szynek wędzonych, kapusty z grochem i mięs pieczonych. W domach przytulnie jest dobrze, tkliwie, wszyscy się czują bardzo szczęśliwie. Jest tak cieplutko, miło, bezpiecznie. Ale czy wszędzie? Oj, niekoniecznie. Co masz na myśli? Co to ma znaczyć? Przecież wystarczy dobrze popatrzeć. Widzę, jak ludzie w oku biegają i na nic czasu dzisiaj nie mają. Ozdoby wiszą i świecą jasno. Świąteczny wygląd ma całe miasto. Świecą się blaskiem pięknym choinki. Nikt z was nie widzi małej dziewczynki? Dziś Wigilia, czas świętowania, a ta dziewczynka nie ma ubrania. Siedzi zmarznięta tu na chodniku, nie ma czapeczki ani bucików. Gdzie jej rodzina, tatuś i mama? Ona na świecie jest całkiem sama. Dlaczego, kiedy się bawiliśmy, małej dziewczynki nie dostrzegliśmy? Ja wytłumaczyć tego nie umiem. Proszę, przyjrzyjcie się ludziom w tłumie. Może mnie pani weźmie do siebie? Nie mogę, dziecko, ja nie znam ciebie. Może mi pani dopomoże? Dzisiaj tak zimno siedzieć na dworze. Spieszę się bardzo, dziecino miła. Tyle mam pracy, dziś jest Wigilia. Na pewno pan mi będzie mógł pomóc. Za mało miejsca jest w moim domu. Każdy się sobą tylko zajmuje i nikt dziewczynkom nie przejmuje się. Patrzyłem z nieba na tą maleńką z ogromną troską i z trwogą wielką. Czekaj, aniołku, na mnie skrzydlaty, biegnę do swojej mamy i taty. Chciałbym przytulić ją i pocieszyć. Wy macie dobre serduszka, dzieci. Nie martw ci, dobrze ci będzie z nami, proszę, poczęstuj się pierniczkami. Już idą mama, tatuś, dziadkowie. Jak masz na imię, dziecinko, powiedz? Martynka, Martysia. Chodź z nami do domu, Martynko. Wśród milionów gwiazd na niebie, które patrzą wprost na ciebie, leży gwiazdka na obłoczku z głową pełną złotych lotków. Lekko z wiatrem się kołysze, splata w warkocz świętą ciszę, zbiera śnieżek do koszyków i lukruje sto spierników. Potem tuż nad ziemią świeci, mruga oczkiem w stronę dzieci, a zwierzętom mówi proszę, czas przemówić ludzkim głosem, żeś nie dzieli się opłatkiem z mamą, tatą, babcią, dziadkiem. Chętnie zjada barsz z nóżkami i wór niesie z prezentami. Z prezentami.
piszczy, cud narodzin Boży głosi i do nieba się unosi. Gdy umilknie głos kolędy, ty do okna pędź w te pędy i podziękuj tak jak trzeba za te święto gwiazdy z nieba. Potem tuż nad ziemią świeci, druga oczkiem w stronę dzieci, a zwierzętom mówi proszę, czas przemówić ludzkim głosem, żeś nie dzieli się opłatkiem z mamą, tatą, babcią, dziadkiem. Chętnie zjada barszcz z nóżkami i wór niesie z prezentami. I pierwsza gwiazda świeci na niebie. To znaczy, że czas wspólnie wieczerzy zacząć. Rodzina to jest rzecz najważniejsza, lecz też o innych trzeba pamiętać. Jest w naszych sercach tyle miłości, zaprośmy dzisiaj cały dom gości. Babciu, dziadku, a czy my także będziemy mogli pójść do Jezusa? Niech z tego spotkania uraduje się też nasza dusza. Chodźmy wszyscy do Jezuska, niech rozweselą go nasze serduszko. Masz twardy, zimny i siano kujące, więc ci przynosimy nasze serca gorące. Bo klocki i misie to za mało, dzieciąteczko więcej by chciało. Łatwo podarować swoją lalę, trudniej posprzątać pokój i nie kłócić się wcale. Lecz Ty, Jezusku, będziesz nam pomagał, aby każdy z nas lepszym się stawał. A do Betlejem nie jest tak daleko. Ona jest na odległość ludzkiego serca. Na odległość otwartych szeroko ramion.
na odległość dłoni otwartej. Betlejem jest blisko, każdego dnia można tu dojść. Zobacz, goście mili, żeście tak dziś pięknie Jezusa uczcili. Świętą noc narodzenia Dzieciątka Bożego, niech gwiazda nadziei wzejdzie dla każdego. Niech święta rodzina do domu przybędzie i przy waszym stole rodziny usiądzie. Niech Matka Boża wniesie w dom wasz Zbawiciela, aby troski zbladły, a duch poweselał. Niech słońce wiary znowu wam zaświeci, tego z głębi serca życzą wasze dzieci.
Dziękuję całej grupie sześciolatków za przepiękne przedstawienie. Przedstawienie, które wprowadziło nas w magię świąt Bożego Narodzenia, ale też w dużej mierze pokazało nam, co naprawdę jest ważne, co naprawdę jest istotą tych świąt. Dziękujemy paniom. Pani, nie mogę się nie pochwalić, dostałam pięknego anioła. Pani dyrektor też tam ma anioła. Dziękujemy pani Dorocie Bożek, pani Ilonie Kasak za przepiękne przygotowanie całego przedstawienia. Chodźcie na scenę, pokażcie nam się jeszcze. Pokażcie się, młodzi artyści. Myślę, że należą się im gorące brawa. Za dopracowanie w najmniejszych szczegółach całego spektaklu, bo chyba tak możemy to nazwać, wręcz widowiskiem połączonym z tańcem i piosenką. Dziękujemy jeszcze raz. Ja chciałam, żebyście wy, nasi najmłodsi przedstawiciele przedszkolnej rodziny, pamiętali o tej małej dziewczynce, która tutaj siedziała na scenie, której na początku nikt nie widział. Dopiero anioł pokazał, że ona jest i że warto zwrócić uwagę. Chciałabym, żebyście pamiętali, że bardzo często koło nas są tacy ludzie, do których warto wyciągnąć pomocną dłoń. Ja z tego miejsca dzisiaj bardzo wam dziękuję, że wy przez całe ostatnie 3 tygodnie taką pomocną dłoń wyciągaliście. Pamiętacie, jak zbieraliśmy różne produkty do takich dużych paczek, które później zostały przekazane potrzebującym. Pamiętacie? Przynosiliście z rodzicami. No właśnie, wokół nas jest bardzo wielu ludzi, którym warto pomagać, bo dobro, które oddaliśmy, wraca czasami w dwójnasób. Chciałam z tego miejsca podziękować pracownikom, przyjaciołom przedszkola za cały ten kalendarzowy rok współpracy i życzyć wszystkim spokoju, zdrowia przede wszystkim, bo gdy ono jest, to jesteśmy w stanie przenosić góry. Chciałam wam wszystkim życzyć nadziei i żeby nie było pustych miejsc przy stole. Żebyście mogli cieszyć się bliskością tych, którzy są najdrożsi sercu. Tego wam życzę na cały nadchodzący rok. Wszelkiej pomyślności i dziękuję za to, że jesteście. I dziękujemy panu Andrzejowi za wspaniałe nagłośnienie. I pani Paulinie oczywiście, a panu Andrzejowi za objęcie wszystkich naszych przedsięwzięć patronatem medialnym.